Właśnie znajduję się w tunelu tramwajowym pod Warszawą Zachodnią. Nade mną znajduje się przejście podziemne. Natomiast tutaj w przyszłości pojadą tramwaje, ale najpierw pojadą tam, za tamtą ścianą. Bo za tamtą ścianą będzie się znajdować przystanek tramwajowy przy Alejach Jerozolimskich, na który została właśnie podpisana umowa. Jak to wszystko będzie wyglądać i się połączy w jedną całość? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Zachodnia. Witam Was tutaj, cześć, Zanosz, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Warszawa Zachodnia. I w dzisiejszym filmie głównie Wam pokażę, co się działo i jak wyglądał plac budowy, jeżeli chodzi o tunel tramwajowy w poprzednim miesiącu, czyli w lutym 2024. Natomiast opowiem Wam najnowsze informacje, jakie mamy a propos tego tramwaju pod Warszawą Zachodnią. Najważniejsze jest chyba oczywiście jedno. To, że została podpisana już umowa na budowę tramwaju do Warszawy Zachodniej. No, pod Warszawą Zachodnią niekoniecznie. Nie przejedzie ten tramwaj pod żadnym z peronów. Ani pod peronem pierwszym, ani pod peronem ósmym, ani pod peronem dziewiątym. Pod żadnym z tych peronów tramwaje na razie nie przejedą. Choć dziś będę Wam pokazywać tunel tramwajowy, który się właśnie znajduje pod tymi peronami. Chociaż de facto pod peronem czwartym, piątym, szóstym, siódmym i ósmym. Pod peronem dziewiątym nie znajduje się aktualnie jeszcze tunel tramwajowy, ale w przyszłości będzie musiał powstać. Jakie są problemy i utrudnienia na tej inwestycji, jeżeli chodzi o tramwaj pod Warszawą Zachodnią? I o tym wszystkim w dzisiejszym filmie powiem, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak wygląda sytuacja. A w międzyczasie poglądacie, jak wyglądała Warszawa Zachodnia i jak wyglądało to przejście, a właściwie tunel tramwajowy na dole schowany, który aktualnie będzie wykorzystywany, nie będzie wykorzystywany, będzie tylko i wyłącznie pustką technologiczną. I to, jak on wygląda, jest elementem ostatecznym, jeżeli chodzi o aktualną budowę. W skrócie, teraz takie powstaje Warszawa Zachodnia z nowymi przejściami podziemnymi, z nową halą dworcową, którą właśnie podziwiamy przy aleje, przy ulicy Tunelowej. To wszystko będzie wyglądać tak, jak teraz widzicie w tym miejscu na dole. Oczywiście nie będzie wody i wszystko będzie posprzątane i nic więcej tu się nie będzie działo. No nie będzie oświetlenia, to może jedyny jeszcze aspekt i nie będzie żadnego tutaj wejścia. Natomiast aktualnie została podpisana na budowę tramwaju do Warszawy Zachodniej od Bitwy Warszawskiej 1920 roku przez tunel pod Parkiem Zachodnim i następnie tunelem właśnie tramwaj przejedzie pod Alejami Jerozolimskimi i dojedzie właśnie do przystanku tramwajowego, który będzie znajdować się przy aktualnej hali dworcowej, która funkcjonuje i w której możemy kupić bilety pomiędzy dworcem autobusowym a dworcem kolejowym PKP SA, czyli oczywiście West Station. Obok właśnie West Station, w przejściu podziemnym, a właściwie na poziomie minus 2, będzie znajdować się przystanek tramwajowy. Ten przystanek tramwajowy, jeżeli chodzi o przestrzeń technologiczną i kubaturę, aktualnie powstaje w ramach budowy Warszawy Zachodniej i następnie w koridorze tam drugi wykonawca, który po prostu będzie detalizować inwestycje, jeżeli chodzi o całe wyposażenie tej infrastruktury tramwajowej. W skrócie, szyny, tory, sieć trakcyjna, perony, przystanki, Fiat chyba nie będzie pod ziemią, raczej wątpię, a natomiast ławeczki i inne takie aspekty. Z tego co domyślam się, windy i schody ruchome teraz będą już wstawione w tym miejscu, ale nie wydam Wam 100% informacji. Natomiast to będzie budowane tylko i wyłącznie właśnie do peronu pierwszego. Tramwaje skończą swoją trasę przed peronem pierwszym i tu, gdzie teraz się znajdujemy, czyli przed peronem czwartym, właściwie prawie pod peronem czwartym, no to tramwaje tutaj nie dojadą, tak? Tramwaje tutaj nie będą jechać, to będzie wszystko zamknięte szczelnie, to będzie przestrzeń technologiczna, pustka technologiczna, tak samo jak się znajduje na przykład na stacji metra. Plac Wilsona, gdzie miał być parking podziemny, tak samo jak i również jest na innych stacjach metra, jak na przykład na Rondzie Dorszyńskiego nad torami odstawczymi. Tu będzie przestrzeń do przyszłego wykorzystania i to przyszłe wykorzystanie jest podzielone na dwa etapy. Po pierwsze, pierwszy etap, jaki jest planowany i jest aktualnie realizowany, to jest oczywiście studium tego, jak tramwaje faktycznie pojadą. Wiadomo, że tramwaj jeden pojedzie bezpośrednio do Kasprzaka Krzyżanowskiego. Teraz są podobnie, jak aktualnie jeździ autobus linii 103. Z jednym przystankiem, znaczy z dwoma przystankami po trasie, jeden na powierzchni i jeszcze jeden podziemny do wybudowania w ramach tej inwestycji, natomiast ten tramwaj nie miałby długiej trasy w tunelu, tylko łącznie de facto by po prostu, zresztą za chwilę będziemy teraz szli, on by skręcił lekko w prawo, takie to idziemy właśnie dędy, bo tutaj tramwaje będą je właśnie jechać pomiędzy tymi słupami i tramwaj by po prostu skręcił lekko w prawo i pojechałby jeszcze z jeden przystanek tramwajowy, tam zasiadą by się znajdował i następnie by tramwaj wyjeżdżał na powierzchnię obok gazowni Wola i następnie tam zygzakiem w prawo i w lewo by przyjechał obok Krzyżanowskiego z przystankiem tramwaj. I tak on by funkcjonował faktycznie. To jest odcinek prostszy, natomiast najprawdopodobniej, jeżeli będą problemy z finansowaniem, to ten odcinek właśnie tędy na wprost, na Kasprzaka tędy może powstać szybciej. On będzie się łączyć przy przystanku aktualnym tramwajowym Szpital Wolski.
Natomiast nie mamy żadnych jeszcze zrealizowanych projektów, a tego nie pojawiły się żadne rozjazdy aktualnie teraz na Kasprzaka, bo po prostu się, że tramwaje nie wiedzą, gdzie dokładnie ten tramwaj pojedzie, bo nie były robione projekty, bo po prostu nie było zapewnionego finansowania na temat tej inwestycji. Tymczasem teraz doszliśmy do ciekawszego elementu. A mianowicie tu będzie się znajdować przystanek tramwajowy pod peron, znaczy przy, pod peronem, pod dojściem do peronu 9. Po prawej i po lewej stronie będą zjeżdżać, będziemy mogli tutaj zjechać schodami ruchomymi. Następnie widzimy windy i dalej kolejne schody ruchome. Ten przystanek tramwajowy będzie wyglądać dokładnie tak samo jak ten przy West Station, czyli będzie mieć jedną windę po środku i po dwóch stronach będą schody ruchome. Łącznie będzie 8 ciągów schodów ruchomych i, i dwie windy. No i ten przystanek tramwajowy będzie bezpośrednim dojazdem na przykład z WKTki do peronu 9. No, dosyć ciekawa koncepcja. Dalej tamten tunel się kończy. W przyszłości tamtędy tramwaje pojadą dalej w kierunku Odolan, tylko że po drodze do Odolan też są problemy. Po pierwsze znajduje się tam kolektor, kolektor grawitacyjny, pod którym tramwaje muszą przejechać dołem. Aktualnie jest to obliczane mniej więcej, jaka to musi być teza 2 terenu, ile trzeba byłoby zjechać w dół, bo ten tramwaj musi zjechać w dół pod kolektor grawitacyjny, który się znajduje pod Prymasę Tysiąclecia, a następnie musi wjechać tramwaj na górę i wjechać w ulicę Ordona i później pojechać do Kasprzaka. Aktualna koncepcja jest analizowana, czy właśnie tramwaj wjedzie w Ordona, czy może jednak wjedzie w Prymasę Tysiąclecia. Wiadomo, że tramwaje by wolały pojechać na Odolany, czyli na Ordona, bo by obsłużyły więcej pasażerów, tym bardziej, że tam właśnie na Ordona i na Odolanach bardzo gęsto się teraz to wszystko zapełnia i zabudowuje, więc przydałoby się po prostu, żeby tam jakaś komunikacja szynowa dojechała. Są planowane tam cały czas nowe przystanki kolejowe, nowe linie kolejowe dla pasażerów, ale na razie w ich temacie budowy trochę cisza. W Eterze też jest planowana tam trasa tramwajowa nowa. W jej temacie też się zrobiło cicho, po tym jak ten do zabudowy został przewidziany tylko właśnie dla mieszkańców, właściwie tylko właśnie deweloperka mieszkaniowa, więc nawet za jezdnią tramwajową, która była planowana na Odolanach, nie będzie mogła w tamtym miejscu powstać. No szkoda, ale no niestety nie jest to planowane, żeby po prostu w tym miejscu teraz realizować inwestycje tego typu. Natomiast tak, mamy trzy możliwości budowy. Pierwsza, najlepsza oczywiście, to jest wybudowanie wszystkich tych tunelów tramwajowych po tej stronie naraz, czyli do Kasprzaka i do Krzyżanowskiego, wzdłuż Krzyżanowskiego i na Odolany za jednym razem. Oczywiście jest to bardziej kosztowne, ale byłoby lepsze, jeżeli chodzi o samą inwestycję, bo powstałoby to wszystko za jednym razem. Jest jeszcze dwie opcje. Druga opcja to jest to, że wzdłuż Krzyżanowskiego powstaje trasa tramwajowa teraz szybciej, bo faktycznie ten odcinek tunelowy jest prostszy i tańszy. Głównie chodzi o aspekt taniości, bo jeżeli taniej jest, no to łatwiej znaleźć środki, jeżeli jest łatwiej znaleźć środki, to po prostu można szybciej to wybudować. No i trzecia opcja, którą prezes tramwajów coś tam napomknął, że aktualnie są planowane i realizowane koncepcje, jakby puścić tramwaj już teraz w tej pustce technologicznej, gdzie aktualnie się znajdowaliśmy. W skrócie, żeby tramwaj nie dojechał do Kasprzaka, tylko dojechał do peronu 9, gdzie po prostu już przestrzeń tunelowa jest. I nad tym aktualnie tramwaje coś tam myślą w kuluarach. Natomiast żadnych informacji na temat tego, kiedy, co, gdzie i jak nie mamy. Wiemy natomiast na pewno tyle, że planowana inwestycja tramwaju z Warszawy Zachodniej na Wolę, czyli do Kasprzaka, jest dopiero w latach 30., czyli dopiero za 5 lat dowiemy się więcej na temat tej trasy tramwaju. Dopiero po 2030 roku, a tramwaj tutaj, od tej strony, gdzie aktualnie lecimy na właśnie nad West Station, dojedzie w 2026 roku, mniej więcej w kwietniu, czyli za około 2 lata. I o tej części tunelowej i jak tutaj powstępują już prace, mówiłem w ostatnim filmie z Warszawy Zachodniej, a jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Zachęcam jak zawsze do zostania patronami Aviznosha. Dzięki temu mogę realizować te wszystkie filmy i jeżeli chcecie zobaczyć kolejny film z tramwaj kierunek Warszawa Zachodnia, czy oczywiście z samej Warszawy Zachodniej, zachęcam do kliknięcia subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z tego, jak tam powstają prace pod ziemią, będzie dopiero kiedy faktycznie się zmienią i zacznę postępować prace na minus 2. Do tego czasu sobie poczekamy i odpowiadając na wasze pytania, czy będzie się dało jakkolwiek wejść do tej przestrzeni, którą dzisiaj widzieliście, to nie. Jeżeli aktualnie zostanie wybudowany tramwaj właśnie z Bitwy Warszawskiej 1920 roku do West Station, do Warszawy Zachodniej, tam przy dworcu autobusowym, to aktualnie tyle będzie gotowe. I dalsza przestrzeń będzie całkowicie zamknięta i to będzie zamknięta w tak szczelnie, że nie będzie tam żadnego wejścia. Ewentualnie jedne drzwi, które będą właśnie z tego przystanku tramwajowego, który teraz powstanie. Bo od tamtej drugiej strony są przewidziane schody ruchome, szyby windowe, czy klatki schodowe, ale one są aktualnie zaślepione, więc tamtędy nawet teraz nie będzie się dało w żaden sposób zejść. Co jest trochę według mnie problemem i tak to nie powinno być zrealizowane, ale niestety tak to będzie teraz wyglądać.
wyglądać i szkoda, że nawet wejście ewakuacyjnego, awaryjnego na tą, do tej przestrzeni z tamtej strony po prostu nie będzie. A można byłoby to jakkolwiek wykorzystać już teraz i mam nadzieję, że tramwaje jednak wykorzystają tą przestrzeń i tramwaj dojedzie do poziomu 9. Czemu teraz to nie jest budowane? Chodzi o względy finansowe, ale czemu nie udało się po prostu tego dociągnąć, bo to nie byłby aż tak duży koszt? Nie wiem. I tramwaje warszawskie za każdym razem, jak się pytam o to, nie są w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie i raczej unikają tego tematu, co jest według mnie dosyć dużym problemem, bo można byłoby to wszystko zrobić za jednym razem, a tramwaj by już dojechał do peronu 9 i byłby tramwaj jeżdżący po Warszawie Zachodniej, pomiędzy peronem 9 a peronem 1 w UKD i dalej na miasto by po prostu tramwaje wyjeżdżały. Szkoda, ale no cóż, czekamy, jak ta inwestycja, właściwie te inwestycje pociągną się dalej i co tu się właściwie będzie działo. A jeżeli chodzi o pracę przy Warszawie Zachodniej na Bitwie Warszawskiej 1920 roku i tą część tramwajową, więcej prac ma się rozpocząć w wakacje, a jakieś pierwsze prace najprawdopodobniej jeszcze w maju, czerwcu może się już faktycznie pojawią w tej okolicy, więc kolejny pełen film z tego, jak będzie dokładnie wyglądać ta inwestycja, zobaczcie już niedługo. I jak zawsze zachęcam Was też do dołączenia do grupy Co się dzieje, co u tramwajów warszawskich, do której macie link w opisie na Facebooku. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!